Ewa Kotlewska, witam serdecznie. Zapraszam na prognozę pogody na piątek. 12 sierpnia pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia wyżu znad Zatoki Biskajskiej. Po południu na krańcach zachodnich Polski pogodę zacznie psuć zbliżający się znad Niemiec ciepły front atmosferyczny. Tu pod wieczór można spodziewać się deszczowej pogody. Im dalej na wschód, tym będzie coraz pogodniej. Nasz kraj pozostanie w rześkiej, oceanicznej masie powietrza. Najchłodniej ma być w Zakopanem 16 stopni, w Gdańsku 17, w Łodzi 19, najwyższa temperatura w Zielonej Górze i we Wrocławiu 21. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie wzrośnie i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1009 hektopaskali. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Biometr na zachodzie kraju niekorzystny, a poza tym obojętny. Nadchodzące dni zapowiadają się dość pogodnie z przelotnymi opadami deszczu. Pokropi głównie w województwach wschodnich. W weekend czeka nas przejściowe, kilkustopniowe ocieplenie. To tyle o pogodzie. Dziękuję. Do usłyszenia.